idę zdobyć szczyt. Wiem, że nie będzie łatwo. Niestety, noclegów już nie było. Dzień krótki, także jestem przygotowany. Mam karimatę. Mam. Miejcie nadzieję, że będzie jakiś przystanek autobusowy, żeby było się gdzie kimnąć. No i co? I lecim! Cholera, zawsze mi się musi to przytrafić. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Zszedłem ze szlaku, nie jestem po tej stronie. Taki ze mnie góral jak z koziej dupy trąbka i to jest problem. No nic, atakuję tą rzekę, trudno. Jeszcze jeden mały kroczek i jestem. Pół roboty zrobione. Zostało jeszcze pół. Dobra, bo może być ślisko, nie nagrywa. A wir jest dobry. Dobra, udało się, bo skąpieli na szczęście. Dobra, już się trzymam tego szlaku, kurna mać. Tam jakaś jeżynka próbuje zrobić to co ja. Na drugą stronę przejść. Te ananaski przede mną. Nie powiedziały mi, że źle poszedłem. Ananas. Ja ich nauczę. Widzę, że podążają tam gdzie ja. Te ananasy idą niezgodnie z trasą. Ale idę za nimi. Może się nie mylą. Trasa jest tu. Zobaczcie jakie ładne widoki. O, i mam tych ananasków, których złapałem. Mówią, że mają zajebistą chatkę. Także chyba mam dzisiaj nocleg i nie mam. Chatę już widać. Ognisko też. Chyba ktoś już się zadomowił. Zobaczymy, czy będziemy musieli wywalać, czy pójdziemy na ugodę. Chata stoi, już się wietrzy. Lampka jest. Ty, naprawdę daje dobrze. Ludzie przybywają. Będzie ciężko tu przymusować. Ale będzie dobrze. Zobaczcie, mamy magików. Magicy teraz spalili. Nigdy więcej, kurwa, nie idę bez szlaku. Proszę bardzo. Chyba, że odkryty teren. Chyba, że odkryty teren. Ja tam lubię pokryć. Ale to... No Daniel, kurwa, tu płakał, połamał. Co, grubo. Grubo w chuj. Pizza z pieca. Czego chcieć więcej? Jest taka znoszka, nie no. Znaczy ten, trzeba ją chyba zdjąć, bo powiem szczerze, że spód jest kurwa spalony, nie? Nie, jest dobrze. Powiem szczerze, że jest na kozaku. To siadajcie sobie tam ci, co tą pizzę chcą jeść. Boże, z drugi. Jak tak mogły? Płonie ognisko w lesie. Ale sztywniaki nic nie śpiewają. Dobrze, że tu jestem, bo przecież tylko książki i książki. A sol, wszystko jasne. O, dobra. Mam pani zobacz, zobacz jak wymierzył. Minko. Panowie, kto jeszcze? Nie, ja tam. Własnoruba, podobno własnoruba. Jakiś kozak. Nie, może skosztujesz? Nie, nie. Na pewno? Danielku, znowu herbaty? Znowu mnie namawiałeś, Danielku. No, ty masz, nieprawda. Ty jesteś. Odezwać się do niego trzeba. Wtedy, kiedy ma najwięcej. Woda ci się już gotuje. A najwięcej czasu będzie miał w tygodniu. No tak. Ups. O matko, psują telefony. Dziewczyny już psują nam lampki. Znajdzie się jeszcze jakaś miejscowa? Tak. Czy się... O której idziemy spać? Chciałem zapytać. Jako najstarszy. Twoje koleżanki poszły w las, a nie spać. Ich nie ma. Czy są moje koleżanki? One poszły gdzieś. Pierwszy raz spotykam normalnie ekipę niepijącą. Te twoje koleżanki świeciły i zgasły, więc nie wiem o co chodzi. Ale co poszły, co one tam poszły do nas? Nie, świecił. Nie, no szłeś. Co dzień czas mnie goni, poznam nowych ludzi. Kilka miejsc odwiedzę. Każdy musiał swoje przejść, żeby zdobyć wiedzę. Nigdy nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia. Masz jeszcze przecież ich setki do spełnienia. Czy wy znowu podejmujecie temat, że brak alkoholu w schronisku naszym? Nie. Nie, czyli alkohol was nie interesuje? Nie. Brak drewna, nie brak drewna do grubia, takie drobnego, bo grube mamy, ale drobnego brakuje cały czas. Daj po drewnie.
Kiedy idziemy spać? Jak działo się coś dziwnego, to mówi. A wiesz, dlaczego Holendrzy tacy są? Odpowiedź. Panowie, czy nie starczy już tego? Nie, trzeba na... Znaczy, trzeba no. trąbę dalej. Zapierdala cieba, jak to było w takim klipie. To weźcie tą siekierę. No to zapierdalamy, panowie. Zapierdalamy, nie ma lekko. Dajcie to. Będzie ciepło, będzie ciepło. Biesiadnicy poszli spać. O, jeden wrócił. Tak. Tam ci znowu bajerka, ale ma czerwone światło, nic nie będzie, czerwone światło. O swoim życiu, wiesz? A ja znowu piecowy, ja pierdolę, stary dziadek. I a to albo po wódkę muszę chodzić, a pilnować. Takie jest życie, kurde. Aj. Nie, nie wpuszczaj za dużo już ludzi. Zamykaj izbę. Dobrze, dobrze. No kurde, zajebany jest piec na max. Ja o to dbam. To zamykamy. No wiesz co, naprawdę, przeraziłaś mnie teraz. To miasto na U, to ja już nic nie powiem. Tak. Okej. Wrzucasz do butelki? To mi starczy. 40 minut czekasz, aż to paruje. Dobra, dzięki, morgo. A, poczekaj, masz ten. To chlory. Woda gryząca, myjesz zęby i dalej drogę. Chciałem być kimś, jak byłem mały, a zostałem tylko sobą, bo lubię oryginały. Niedaleko domku sanitariat. O. Pozdrawiam i wracam do domu. Po bardzo udanym noclegu w 14 osób w jakiejś chacie, której nie polecam. Powiem tak, sytuacja tutaj się zmienia bardzo dynamicznie. Tam jest tak. Tu jest tam. Nuda. Nuda, za oknem nic się nie dzieje. Nie uwierzycie, wchodzę do schroniska i kto? Szwagier! Szwagier się kurwa trafił. Jest następny ananasek. Dzięki ananaski. O, jest i młody ananas. Przeżyłem tutaj w parku krajobrazowym. Mam zdjęcie ze słoniem. Kompani z domku uciekli, ale jednak są. Tam jest druga ekipa. Zaraz się zejdzie cała czternastka. O. Pierdziele, niebezpieczna sprawa. Tak właśnie wyglądał spontaniczny wyjazd na śnieżnik bez noclegu i noc w chatce pod śnieżnikiem. Pamiętajcie, że bycie normalnym jest nudne i nie nagrywajcie, jak jeździcie.